Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w niedzielę, który dzisiaj mamy 17, nie wiem czy 16, 17 chyba, kwiecień. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, zależy kto gdzie jest, w jakim miejscu jesteście. Dzisiaj będziemy prowadzić z Wami, prowadzić rozmowę, prowadzić live razem z Filipem. Z Filipem, który prowadzi grupę nauki wedle Neville'a Goddarda. Bardzo dużo osób go zna, bardzo dużo osób jest już w tej grupie. Ta grupa ma 40 tysięcy osób, jeżeli się nie mylę, cały czas rośnie. Także jak kogoś tam nie ma, to zapraszam. Dzisiaj będziemy z Filipem rozmawiać na bardzo fajne tematy. Także momencik, ja tutaj sobie zobaczę tylko, czy wszystko jest w porządku. I zapraszam już tutaj Filipa. Filip, ok. Sekundeczka. Już go zaproszę, poczekajcie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ok, dobra. Proof. Powinno być już ok. Zaraz powinien nam się pojawić, słuchajcie, tutaj Filip, także chwileczkę cierpliwości. O, dobra. Halo, halo. Halo, czy mnie słychać? Jeszcze ustawię sobie kamerę. Dobra, ja tutaj jeszcze porobię parę technicznych rzeczy, także poczekajcie jeszcze sekundeczkę, dobrze? Bo chcemy, żeby wszyscy nas tutaj, słuchajcie, zobaczyli, każdy, kto się zapisał. Dobrze. Już tutaj zaznaczyłam u góry. Dobrze, dobrze. Mam taką prośbę, tylko jeżeli Kasia moja moderatorka, jeśli ogląda, a pewno ogląda, to proszę, żeby wrzucić link z tego live do eventu, dobrze, czyli tam do wydarzenia, żeby osoby, które się zapisały, żeby go zobaczyły, dobrze? Dobra, słuchajcie, oczywiście, Filip, witam cię bardzo serdecznie, dziękuję, że zgodziłaś się po raz kolejny tutaj na live ze mną. Cześć, też bardzo też ja dziękuję ci bardzo za zaproszenie, fajnie będzie znowu porozmawiać, ja też wiem, że wy, słuchacze drodzy, też lubicie, jak my z Martą prezentujemy nasze odmienne podejścia, bo tak jak niejednokrotnie czytałem w komentarzach, mówicie, że to piszecie, że się nawzajem uzupełniamy, więc bardzo jest nam miło, że zaszczycacie nas swoją obecnością, tak liczną dzisiaj. I cieszymy się, że będziemy mogli Wam przekazać kolejny jakiś tam fragment naszych spostrzeżeń dotyczących tych zależności między wyobrażaniem a doświadczeniem. Dokładnie tak. A my prowadzimy jakby osobne grupy, ale to są grupy, ja nazywam je bliźniacze, bo to jest ze sobą powiązane. Oczywiście grupa Filipa nie mówi tylko o pieniądzach, ale o wszystkim. Moja grupa typowo o pieniądzach, ale bardzo lubicie też słuchać Filipa. Ja zachęcam Was, jak ktoś jeszcze nie wie, potem tutaj w opisie wrzucę oczywiście linki do grupy Filipa, czyli nauki wedle Neville'a Goddarda. Wszystko będzie w opisie, więc spokojnie, nie stresujcie się. Jak ktoś nie wie, wszystko potem po live będzie można sobie znaleźć, także spokojnie. Słuchajcie, więc tak, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, bardzo serdecznie Was witamy. Ja dzisiaj przeczytam szybciutko, o czym będziemy rozmawiać i będziemy przechodzić do konkretów, żeby oczywiście nie tracić czasu. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego przekonanie, że ubóstwo jest cnotą, jest nieprawdą, czyli inaczej mówiąc, że ludzie bogaci są źli, a ludzie biedni są dobrzy, tak? Jest to często taka blokada, że o, chcemy być dobrymi ludźmi, to nie możemy mieć pieniędzy, albo nie chcę być bogaty, pieniądze to jest coś złego, tak? Na tej zasadzie, masz złe zdanie o ludziach zamożnych, nie możesz mieć w życiu tego, co potępiasz. Bądź, działaj, wejdź w posiadanie. Chodzi tutaj o stan umysłu, też będziemy tłumaczyć, na czym to polega, tak? Często mówisz, tyle mi wystarczy, więcej mi nie trzeba. Dowiedz się, co to znaczy i z jakiego stanu umysłu to mówisz, ok? I dalej, nie zmienisz nikogo, nie zmieniasz nikogo, czyli nigdy nie zmieniasz nikogo. Zawsze zmieniasz siebie. Chodzi tu o to, że mówimy, o, on jest taki, ona jest taka, to się dzieje dlatego, mój szef jest taki, mój partner jest taki, prawda? Nie zmieniamy tych osób, zmieniamy zawsze siebie, jak patrzymy na te osoby. Więc zaczynamy, słuchajcie, od samego początku. Mianowicie, dlaczego przekonanie, że ubóstwo jest cnotą, jest nieprawdą? Słuchajcie, moi drodzy, ja sobie oczywiście zrobiłam tutaj też notatki, zaraz będziemy je z Filipem rozwijać, sobie tylko wszystko wezmę, co jest potrzebne. Mianowicie, bardzo dużo ludzi ma takie przekonanie, że właśnie bycie biednym jest dobre, że osoby, które nie mają tych pieniędzy, to one są dobre, a te, które są zamożne, które mają sukcesy, są osobami po prostu złymi.
Jestem przekonana, że wiele osób ma takie myślenie. Postanowiłam poruszyć ten temat, dlatego że widzę dużo postów, których w tym momencie tak naprawdę już nie akceptuję, bo można sobie odpowiedzi znaleźć w grupie, gdzie zadajecie to samo pytanie. A znam taką osobę i jest taka i taka. Okej, że to wcale nie jest dobry człowiek. I pytanie, skąd to się bierze? Masz takie przekonanie prawdopodobnie, bo zobaczyłeś jedną, poznałeś jedną taką osobę, która jest zamożna, i może nie do końca jest takim człowiekiem, jakiego sobie wyobrażałeś, tak? I w tym momencie już opinia poszła, że wszyscy są tacy sami. Czyli mamy tak, przekonanie, że ubóstwo jest cnotą, czyli człowiek, który nie ma pieniędzy, jest dobry, czyli biedny jest dobry, bogaty jest zły. Jest to niewłaściwa interpretacja Biblii. Będziemy tutaj poruszać takie tematy. Oczywiście to nie jest grupa żadna religijna, to od razu ja tutaj uprzedzam, ale prawda jest taka, że ludzie źle interpretują Biblię. Interpretują ją nie w taki sposób, jak trzeba, że właśnie ubóstwo jest cnotą, to jest coś dobrego. Jak nie będę chciał mieć dużo pieniędzy, nie będę ich mieć, to pójdę do nieba i tak dalej, prawda? Ja to wszystko już tak mówię w ten sposób, więc chcemy się pozbyć takiego myślenia po to, żeby pokazać Wam, że każdy może spełniać swoje marzenia, każdy ma do tego prawo. I nie jest nic powiedziane, że jak przyjdziesz tutaj na ziemię, to Ty po prostu masz mieszkać gdzieś w norze, mieć jakieś tam łachy i umrzeć z głodu. To jest Twoje założycie. Nie tutaj chciałbym jeszcze tutaj dodać, że to postrzeganie bogatych jako złych nie bierze się tylko z Biblii, tylko z takich społecznych relacji. Bo kiedy jedna osoba chodzi do pracy 8 godzin na etacie, robi coś w swoim życiu i widzi, okej, okay, pracuje ciężko, może nawet pracuje po 12 godzin, a z drugiej strony ktoś ma 30 razy większy majątek od niego, to myśli sobie, o, to nie jest coś ze mną źle, to tamta osoba musiała ukraść. I wtedy usprawiedliwiając samego siebie, w ten sposób stara się przypisywać innym wady, a nie sobie, bo człowiek lubi spychać odpowiedzialność, nie lubi przyjmować jej na siebie, więc jest to, bardziej bym upatrywał tego postrzegania bogatych jako złych ludzi właśnie w takim zjawisku, w takim mylnym postrzeganiu i w odpychaniu od siebie odpowiedzialności za życie, a przecież tutaj wszyscy jesteśmy na tej grupie dlatego, ponieważ uważamy, że każdy jest kowalem własnego losu. I to jest ta, tak jest. Ta odpowiedzialność, te nauki, które się tutaj uczymy, które przyswajamy, to one szkolą nas w przyjmowaniu na siebie pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Tak, jest dokładnie tak. I tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że nie wiem, czy ty masz, Filip, jakiś cytat, bo rozmawialiśmy tak, o tym odnośnie oczywiście. Tego. To jest często podawany nawet na twojej grupie, Marta, fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału 6. I tak w skrócie, nie będę czytał całego, tylko przeczytam jeden wers, który streszcza to ten fragment, ale to jest wers 10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiają się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Tak, tutaj często nazwa grupy pokochaj pieniądze, tak? Więc dlaczego miłość do pieniędzy jest zła? Tutaj zauważmy, że użyte jest słowo chciwość. Chodzi tutaj o podążanie za jakimś próba, to jest inaczej powiem, to jest próba zaspokojenia swoich potrzeb, pogonią za pieniądzem samym w sobie. Bo tak naprawdę my nie chcemy mieć 2 milionów na koncie, tylko chcemy odczuwać bezpieczeństwo, które jest z tym związane. Nie chcemy mieć 5 milionów dochodów w ciągu roku, tylko chcemy mieć tą świadomość, że o, mogę sobie kupić to auto, ten dom, a na wakacje jechać sobie, nie wiem, na Karaiby. Chodzi o, pieniądze zawsze są celem do czegoś, zawsze są środkiem do czegoś, nie są celem samym w sobie. Więc patrzenie na to z perspektywy ciągłej chciwości pieniądza, tak naprawdę próbujemy w ten sposób zasklepić w sobie jakąś dziurę, której pieniądze nigdy nie zasklepią, pieniądze same w sobie, bo to jest tylko pewne jakieś wyobrażenie, to jest równowartość potencjalnej korzyści. I teraz w tym samym szóstym rozdziale czytamy dalej. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Niech czynią dobrze, że bogacą się w dobre czyny. Niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Tutaj oczywiście prawdziwe życie to jest mowa o obietnicy, o której mówimy szerzej na grupie Neville'a Goddarda, więc nie będę się rozwijał na ten temat bardziej. Aczkolwiek zobaczmy. Nie chodzi tutaj o samo zło bogactwa samo w sobie. Biblia nigdzie nie mówi, że bogactwo jest złe, ponieważ Jezus
kolegował się, nawet patrząc na te Ewangelie, z ludźmi, którzy byli bardzo zamożni. W dodatku byli postrzegani przez społeczeństwo za ludzi złych, czyli celnicy, którzy byli postrzegani za złodzieje i tym podobne. Tak jak żeby prześledzić sobie samą tą biografię Jezusa, jeśli postrzegać by go jako postać historyczną, to Jezus to, co robił, to chodził ciągle na imprezy do bogatych ludzi, na wesela, na jakieś inne zabawy i pierwszy jego cud, tak, przemiana wody w wino. To oczywiście ma znaczenie symboliczne, ale gdyby postrzegać to historycznie, to sam Jezus ciągle obracał się w towarzystwie bogatych ludzi, szczególnie bogatych kobiet, bo te trzy Marie, Maria Magdalena i te inne, to były bardzo, bardzo bogate kobiety w tamtych czasach. Sam grób wydrożony w skale, to był oznaką niesłychanego bogactwa, bo wtedy ludzi grzewało się w ziemi. Taki grób to było na dzisiejsze pieniądze kosztowałby bardzo, bardzo wiele. Więc nie postrzegajmy tego w kontekście zła, które bierze się z dóbr materialnych, ale nadmierna pogoń za tym może zaślepić nas na to, co jest tak naprawdę istotne. Czyli ludzie, którzy czczą pieniądz, pokładają w nim wiarę, a nie w Bogu. A czym jest Bóg, to jest ja jestem. To jest nasza własna świadomość bycia. Więc my, pokładając wiarę w pieniądze, tak naprawdę jesteśmy ślepi na inne przyczyny, na prawdziwą przyczynę naszego doświadczenia. A co jest prawdziwą przyczyną naszego doświadczenia? Jest nią nasza świadomość bycia. To, kim czujemy, że jesteśmy. Możesz, jak to mówił Neville, możesz kupić sobie jakiś samochód, możesz kupić sobie szacunek, ale zobacz, jak skończą ci pieniądze, ludzie przestaną się cię szanować. A tutaj, jak to jest napisane w Biblii, możesz kupić bez pieniędzy, czyli wyobrazić sobie, że już jesteś takim i w ten sposób rozwiązać swój problem nierozwiązywalny w żaden inny fizyczny sposób. Dlatego to jest po prostu napomnienie, to są listy apostolskie. Ktoś pisał listy, domniemany autor to jest święty Paweł, po to, żeby zaadresować jakieś problemy, które według niego w danym czasie trapiły daną społeczność. W tym przypadku jedną ze wspólnot chrześcijańskich. I chodzi tutaj o to, że on uważał, że oni być może właśnie za bardzo za tym pieniądze podążają. Dlatego dokładnie właśnie na to zwrócił uwagę, żeby zwracać się do siebie wewnątrz, żeby nie pokładać swojej wiary w pieniądze, które jest tylko jakimś ludzkim wymysłem, tylko wiarę w Boga, czyli moje ja jestem, moją świadomość bycia. Bo tak jak jest napisane w Księdze Wyjścia 3:14, moje imię to jest ja jestem, powiesz im ja jestem, przysłał mnie do was. I tutaj już oddaję głos Marcie, bo trochę się rozgadałem. Tutaj ja tutaj mam fragment, który chcę przeczytać z książki, ale to za momencik. Słuchajcie, poruszyliśmy ten temat, dlatego że wiem, że bardzo dużo osób ma taki problem, że boi się chcieć pieniądze, okej, okay, myślą, że to jest coś złego, więc stąd oczywiście tutaj ten temat. I chcę wam pokazać, że to nie jest tak, że bycie biednym jest dobre, że bycie biednym to jest to, co my powinniśmy robić. My nie powinniśmy nic chcieć, bo jak będziemy chcieć za bardzo, to kurczę, będą ludzie nas oceniać, to będziemy złymi ludźmi. I tym sposobem jest mnóstwo takich osób, które po prostu przestaje marzyć, mówi nie, mnie to wystarczy, ja więcej nie chcę. Za dużo nie można chcieć, nie można być chciwym, czyli ktoś myśli, o, chciałbym zarabiać 10 tysięcy na miesiąc, 20 tysięcy na miesiąc i już myśl, o nie można być chciwym, trzeba być skromnym. Bardzo często jest coś takiego, trzeba być skromnym, jak jesteś skromny, jesteś dobry, prawda? Widzicie, jak to jest wszystko takie, po prostu powiedziałabym, no nie chcę używać słowa przekłamane, ale to nie jest po prostu prawdziwe. To jest coś, co nam gdzieś jakby wpojono do tej głowy, prawda? I teraz my się trzymamy, siedzi to w naszych głowach, chcemy spełniać marzenia, chcemy mieć więcej pieniędzy, ale coś nas stopuje, bo ktoś nam gdzieś powiedział, o, bogaci są tacy, a biedni to są lepsi ludzie, tak często, to są lepsi ludzie. W krajach, na przykład jeżeli mówimy tutaj o Dominikanie, jak wiecie, że ja tam mieszkam przez połowę roku, to tam jest takie właśnie przekonanie wśród osób biednych, że biedni są dobrzy, a bogaty to taki. Mnóstwo ludzi, ale zwłaszcza tych, którzy nie mają pieniędzy, mają takie negatywne myślenie o pieniądzach i o tych ludziach, którzy mają sukces finansowy, którym się powodzi, ale to dlatego, że oni są w stanie umysłu osoby, która ma. Bo to nie jest tak, że ktoś jest lepszy od drugiego, ktoś jest mądrzejszy od drugiego. To jest stan umysłu, w którym my mamy znaleźć się, żeby po prostu te pieniądze w cudzysłowie do siebie przyciągnąć, tak? I to, co też tutaj Filip mówił, nie chodzi o same pieniądze, same, wiecie, fizycznie ten papierek, czy będziemy mieć na koncie 2 miliony i wtedy będę szczęśliwa. Nie. Ile ludzi jest bogatych i nie jest szczęśliwym? Dlaczego? Bo to nie chodzi o pieniądze. To jest, oni szukają czegoś, myśląc, że o, jak będę mieć tyle pieniędzy i na pewno niektórzy z was tak mają, że myślą, jak będę mieć tyle pieniędzy, wtedy będę szczęśliwy. I gdy już macie te pieniądze, coś się zmieniło? Nie.
dalej jesteście nieszczęśliwi, bo szczęście macie odnaleźć w sobie. Nie pieniądze, nie partner, prawda? Nie ten biznes ma wam dać szczęście. Wy musicie je odnaleźć w sobie, bo ono od zawsze tutaj jest. I jeszcze dodam jedną rzecz, że nigdy nie będziesz mieć tego, co potępiasz. Czyli jeśli krytykujesz osobę, sąsiadkę, która ma biznes, znajomego, szwagra, koleżankę, kogoś, kto zarabia lepiej, okay? Kto ma swój biznes, kto ma sukces finansowy, ty go nie będziesz mieć, tak? Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz chciał się stać takim człowiekiem jak ta osoba, czyli złym, pewnie nakradli, tak? Na tej zasadzie, więc to są punkty bardzo ważne, ponieważ ja widzę dużo osób na ten temat. Słuchajcie, mam kuzynkę, ona jest taka i taka i taka i ma dużo pieniędzy i narzeka i coś tam, coś tam. Słuchajcie, mój brat ma dużo pieniędzy i coś tam, tak? Albo ubiera się tak i tak i tak. Słuchajcie, to wszystko zależy od was, jak wy do tego podejdziecie. I jeżeli krytykujesz osoby, które mają sukces finansowy, to zastanów się, dlaczego to robisz, bo nie będziesz mieć tego, co potępiasz. To jest bardzo ważne. Dokładnie tak. W dodatku też jaka jest nasza percepcja ludzi dążących do bogactwa, można by to tak nazwać, na osoby bardzo bogate. O czym się słyszy w mediach? Tylko o bogatych, którzy kradną, bo to się czyta, to się klika, to są afery. Rzadko się słyszy, o, ktoś zrobił świetne przedsięwzięcie i rozszerzył swoje wpływy swojej firmy na dwa kolejne kraje. No to jest nudne, o tym się nie pisze, dlatego my mamy taki błąd poznawczy, że widząc głównie nieprzyjemne wiadomości, o, ten nakradł, ten ukradł, ten oszukał, a ten ma sprawę w sądzie, a nic sobie z tego nie robi, bo żyje na Karaibach. Nie ma to tak przełożenia na rzeczywistość, bo to jest tak wielkiego, jak nam się wydaje, ponieważ to są tylko wybrane przypadki, od których które się klikają w mediach i które są oglądane. I dlatego taka, a nie inna może być właśnie opinia człowieka niezamożnego o ludziach bardzo bogatych. Kolejna sprawa to jest taka, że człowiek bogaty to nie jest jakieś mityczne stworzenie, jakiś gatunek zagrożony wygnięciem, który ma zawsze takie same zwyczaje, tak samo się ubiera, takie same cechy. To jest tylko jedna z niezliczonych koncepcji siebie, którą dany człowiek przyporządkował do swojego ja jestem. Czyli ja jestem to jest nasza nieuwarunkowana świadomość bycia, sama świadomość bycia i my mamy do tego przyporządkowane poszczególne koncepcje. Czyli ja na przykład, ja czuję, że jestem Filipem, że mam tyle i tyle lat, taki i taki zawód, że mam swoją grupę na Facebooku, że zarabiam tyle i tyle, że mam taki, a nie inny wzrost, ciało, wagę i tak dalej. To są wszystko różne koncepcje odnośnie mnie. A to, czy ja jestem bogaty, czy nie, to jest tylko jedna z nich. Ja mogę być bogatym szejkiem arabskim, który ma 4 żony i wierzy w proroka Mahometa i żyje w Riyadzie. Ktoś tam może być arabskim, ktoś, przepraszam, amerykańskim biznesmenem, który czerpie swoje zyski nie z ropy, tylko z biznesu rozrywkowego i ma jedną żonę, a nie 4 i wierzy w, jest członkiem kościoła protestanckiego. To są drastycznie różne osoby, ale jedno ich łączy to, że jest świadomość bogactwa. Tak, jest. Dokładnie pieniądza. Tak. I jeszcze ja tutaj specjalnie poruszam ten temat, bo naprawdę ostatnio dużo o tym się mówi i chciałabym wam to, chcielibyśmy razem po prostu wytłumaczyć to raz na zawsze i będę oznaczać tutaj każdą osobę, która będzie chciała wrzucić taki post następnym razem, więc tu jest to wytłumaczenie. I też jest takie przekonanie, że bogaci zabierają biednym, tak? Też jest często takie coś. Bogaci to mają, bo nakradli i zabierają biednym. Biedni nie mają, bo bogaci nie zabierają. Tymczasem jest tak, moi drodzy, że jest nieskończona ilość bogactwa, pieniędzy, wszystkiego, tak jak wody, powietrza, prawda? Jest to nieskończona ilość. Jest tak, że jeżeli żyjemy w energii braku, to żyjemy w stanie umysłu, że ja nie mam, mnie brakuje. Ja chcę oszczędzać, chcę te pieniądze trzymać na czarną godzinę, bo kiedyś zabraknie. Czyli w czym ja żyję? W braku, czyli nie żyję w stanie umysłu osoby, która ma, która wierzy, że ma. Jestem w przeciwnym stanie, czyli jestem w stanie osoby, która wierzy, że nie ma. Ok? Wierzy, że nie ma i że nie będzie. I to się po prostu wszystko manifestuje. Więc jeżeli przychodzą wam do głowy takie rzeczy, muszę oszczędzać, to jest za drogie, tego nie mogę kupić, tak? Bo też widzę takie posty. Wychodzi to wszystko ze stanu umysłu nie mam. Natomiast jeżeli nie masz, to jeżeli ty czujesz, że nie masz, czyli jesteś w stanie umysłu osoby, która nie ma, to więcej będzie ci po prostu zabrane. I tutaj mam taki fajny... Tak, jeszcze tutaj wtrącę swój komentarz, że to wszystko można by streścić do jednego zdania, tak? Że człowiek dostaje coraz więcej powodów na to, żeby czuć się tak, jak czuje się obecnie. I to się zapętla w takie błędne koło. Powiedzmy, poczuję się bogaty, znajdę na ulicy 20 zł.
co spowoduje, że poczuje się jeszcze bardziej bogaty i za tydzień szefowi podwyżkę 500 zł na miesiąc. I poczuje się jeszcze bardziej bogaty i nie wiem, dostanę spadek, tak? Albo założę swój biznes i zacznę z niego dobrze zarabiać. Z drugiej strony działa tak samo. O, poczuję, że nie mogę sobie kupić tej torebki, poczuję się biedna. Później stracę pracę, później stanie się jeszcze coś gorszego. Podwyższą mi dwukrotnie rachunki, tak, w firmie, w której mam swoje udziały. To można tutaj mnożyć naprawdę te przykłady, ale to zawsze jest błędne koło. To wchodzimy w pewien nawyk mentalny, który eskaluje cały czas, coraz bardziej, 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 bardziej. Jeśli z niego nie wyjdziemy oczywiście. Tak, bo cały czas musimy pamiętać, że wszystko jest stanem umysłu. Jestem zdrowa, jestem bogata, jestem właścicielką biznesu. To wszystko jest stanem umysłu, ok? To są tylko teraz takie przykłady. Jeśli skupisz się na tym, czego nie masz, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli skupisz się na tym, czego nie masz, stracisz to, co masz. Jeśli skupisz się na tym, co masz, dostaniesz to, czego nie masz, ok? Czyli zmień perspektywę, zmień na co patrzysz. Czyli w momencie, kiedy mam 20 zł, to nie patrzę, o Boże, mam tylko 20 zł, tylko myślę, wow, super, mam 20 zł, mogę iść na kawę. Czyli inna perspektywa, wchodzisz w stan osoby, o, mam 20, to mogę mieć drugie 20. Mam 20, czyli nie mam pustego portfela. Zmień perspektywę, zacznij być wdzięczny, wejdź w stan umysłu osoby, która ma. Jeśli czujesz, że masz, dostaniesz więcej. Jeśli czujesz, że nie masz, więcej zostanie ci zabrane, bo wszystko dzieje się tak, że jak ty jesteś w tym stanie umysłu, to rzeczywistość musi dać ci tego potwierdzenie. Skoro mówisz, że nie masz, musi ci zostać więcej zabrane. Skoro mówisz, że masz, musi ci być więcej dane. Czyli nawet jeżeli masz 1 zł i będziesz za niego wdzięczny, czyli poczujesz się, mam pieniądze, mam 1 zł, mam 10 zł, mam 100 zł, mam 200 zł, mam 300, mam 3000, mam 5000, mam 10 tysięcy, mam 20 i tak dalej, i tak dalej. Zaczynasz czuć się coraz lepiej i cały czas mam. Dostajesz tego więcej. To jest coś, co ludziom nie klika jeszcze. Tak. To, co tutaj, ta zależność i to błędne, którą przedstawiłaś, to błędne koło jest w Biblii też opisane w chyba w 3 Ewangeliach, o ile pamiętam, że ci, co mają, to będzie im dane, a ci, co nie mają, zabiorą im nawet to, co mają. Więc to jest pokazanie po prostu, że świadomość braku generuje brak, świadomość posiadania generuje więcej posiadania. Tak jak sobie powiedzieliśmy, człowiek dostaje coraz więcej powodów na to, żeby czuć się tak, jak czuje się obecnie. Albo jak to napisał kiedyś Neville, życie nigdy nie popełnia błędów i zawsze daje człowiekowi to, co on poprzez uczucie najpierw da sobie sam. To jest książka do twojej dyspozycji. I teraz jedna rzecz, która jest bardzo ważna, bo zwykle jest pytanie, ale jak Marta, ale jak moje konto jest puste, ale jak? Czyli na czym jesteśmy wtedy skupieni? Na tym, że konto jest puste, że nie ma. Czyli nie jesteśmy w stanie umysłu osoby, która ma. Ale nie chodzi o to, żeby od razu wejść w stan umysłu, która ma miliony. Chodzi o to, żeby wejść w stan umysłu osoby, która po prostu ma, mam 10. Jak się czujesz? Kiedy czujesz, że masz, to nie jesteś w braku. Zgadza się? No bo nie da się być w dwóch stanach równocześnie. Jakoś to było, nie wiem, czy to w książce, ty też możesz być bogaty, chyba tak. Był właśnie taki fragment, co się ba o fladze. Aha, czy kraj wywiesza, słuchajcie, czy kraj wywiesza dwie flagi w tym samym czasie? Czy człowiek nosi dwa stroje w tym samym czasie? Czy może myśleć o dwóch rzeczach naraz? Czy może robić dwie rzeczy w tym samym czasie? Czy może patrzeć w dwóch kierunkach jednocześnie? Czy może widzieć dwie strony monety w tym samym czasie? Tak? Czy może podążać za dwiema ideami i uzyskać jeden rezultat, tak? I tutaj jest powiedziane, Jezus powiedział, nikt nie może dwóm panom służyć, albo jednego będzie nienawidził, albo drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchajcie, teraz tak, to jest książki, ty też możesz być bogaty, bardzo dużo osób już tą książkę zakupiło, także bardzo się cieszę, bezrewelacyjna. Ale powracając do tematu, czyli nie możemy być w stanie mam pieniądze i nie mam pieniędzy równocześnie, ok? Co się dzieje? Ludzie wchodzą w stan na 5 minut i wychodzą, czyli coś się dzieje fajnego, za chwilę coś jest nie tak, wychodzą, czyli wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą i wtedy te rezultaty są w kratkę. Do momentu, kiedy nie utrzymamy się w tym stanie umysłu cały czas. Początki są takie, wchodzimy na trochę, wychodzimy, potem wchodzimy na dłużej, wychodzimy już mniej, tak? Nakładamy tak jak płaszcz na siebie, nową skórę, porzucamy starą naszą osobowość, porzucamy wszystkie myśli, stary stan i wchodzimy w nowy stan.
stajemy się zupełnie nowym człowiekiem. Tak, w Biblii jest to, w Nowym Testamencie przynajmniej, jest to ukazane, ta zależność wielokrotnie. Czy na przykład nie przyszywaj łaty z nowego ubrania do starego, albo nie wlewaj młodego wina do starych bukłaków, to samo chodzi. Albo kto przykłada się do pługa i obraca się za siebie, ten nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest tak samo. Wiadomo, Królestwo Niebieskie to jest nasze spełnione pragnienie w tym rozumieniu. Czy musimy porzucić starego człowieka i wejść nowego człowieka, czy też tak samo święty Paweł w jednym z listów pisał: umieram codziennie, I die daily, czyli chodziło nie o śmierć fizyczną, skoro umieram codziennie, tylko o śmierć jako jakaś wersja siebie, jako jakaś osoba. W twoim przypadku, skoro jesteś na tej grupie, drogi słuchaczu, no to musisz umrzeć jako osoba biedna i narodzić się jako osoba bogata. A czym jest ta śmierć? To jest porzucenie danego wyobrażenia o sobie, danego mentalnego nawyku, bo to jest tylko nawyk. Wyobrażanie siebie jako osoby, która nie ma, i rozpoczęcie wyobrażania sobie siebie jako osoba, która ma. I teraz, co do zmartwień, jak ja zapłacę ten czynsz, rachunki, czy dlaczego jeszcze to tak długo trwa, czy nie mam tyle, ile bym chciał mieć, to zadajmy sobie pytanie, w jakim celu myślimy takie, a nie inne myśli? No i teraz ty być może powiesz mi, no myślę, że nie, jeszcze nie mam, bo to i tamto, bo drogie, bo rachunki rosną, bo ceny rosną, bo ktoś mnie nieuczciwie w pracy potraktował. Może być mnóstwo powodów, ale ja wtedy odpowiem ci, nie odpowiedziałeś mi na pytanie, w jakim celu ty tak sobie to wyobrażasz, tylko odpowiedziałeś mi na pytanie, dlaczego. No i nagle myślisz, wow, rzeczywiście, w jakim celu ja sobie to wyobrażam. No i orientujesz się, że twój nawyk mentalny jest bezcelowy. Kiedy człowiek robi coś, co nie ma celu, no to co to jest wtedy? Albo nieprzyjemny nawyk, albo uzależnienie. I kiedy zobaczysz, że te twoje myśli są tak naprawdę nieprzyjemnym nawykiem, nieprzyjemnym uzależnieniem twoim, no to dużo łatwiej będzie ci się ich pozbyć, bo nie będziesz ich traktował jako integralnej części siebie. Z drugiej strony, gdybym zadał ci pytanie, jak często walić głową w ścianę, no to nie powiedziałbyś mi raz na tydzień, rzadko, czy raz na miesiąc. No dlaczego tego nie robisz? No bo to rozumiesz, że jest to totalnie bez sensu. I jedyne, co ci to przysparza, to cierpienie. I dlaczego nadal się martwisz? No bo jeszcze nie rozumiesz, że jak bardzo przez to cierpisz. Więc tak jak mądry filozof powiedział kiedyś, że gdyby człowiek waliłby się młotkiem w palec częściej, gdyby ból następował dopiero po pół roku. No i tutaj jest tak samo. My czujemy się źle, a później na koniec miesiąca nie mamy pieniędzy. Czujemy się, że ich nie mamy, a później rzeczywiście ich nie mamy. Choć co warto zauważyć, sama świadomość bycia nie tą osobą, którą chcemy być, jest dla nas cierpieniem, bo nieprzyjemnie jest się czuć osobą, którą nie chcesz być, a bardzo przyjemnie jest się czuć osobą, którą chcesz być. Więc tutaj jest logika bardzo prosta, że my powinniśmy w naszym wyobrażeniu kierować się przyjemnością. To powinien być nasz kompas, nasz przewodnik. Bo w przeciwnym razie działamy sprzecznie z logiką, a poddajemy się tej kontroli umysłu, bo albo ty masz kontrolę nad umysłem, albo on ma kontrolę nad tobą. Poddajemy się tej kontroli umysłu i przez to cierpimy. Dlaczego cierpimy? Dlaczego tak robimy? Ponieważ nie umiemy zrobić tego lepiej. No bo filozoficzną prawdą jest, że żadne stworzenie nie może działać na swoją niekorzyść. Więc kiedy my martwimy się i zamartwiamy jakimiś rzeczami, wyobrażamy sobie nieprzyjemne rzeczy, praktykujemy, jak to się mówi w Polsce, czarnowidztwo, no to wtedy krzywdzimy siebie i to jest uprawianie mentalnego masochizmu, dlatego, ponieważ nie umiemy tego zrobić lepiej. Co jest tego rozwiązaniem? Zrozumienie. A co to jest zrozumienie? Wiedza. A wiedza jest prezentowana w książkach, takich jak książki Nebula, czy właśnie książka Marte. Czy wiedzę coś przekazujemy my teraz Wam? Ale najlepiej, moim zdaniem, do tego dołączyć jeszcze coś, o czym zapomina wiele osób, czyli analizę własnych doświadczeń. Jeśli chcę opracować własną formułę sukcesu, ja tak też zrobiłem, jak jeszcze nie poznałem Neville'a, to co powinienem zrobić? Wyciągnąć punkty wspólne z nastawienia poprzedzającego moje największe porażki i moje największe sukcesy. Czyli zauważam, o, kiedy ciągle o tym myślę, to on nie przychodzi. A przychodzi zawsze wtedy, kiedy o tym nie myślę. I zawsze dzieje się to w sposób, którego bym sam nie opracował, w momencie, kiedy najmniej się tego nie spodziewam. I z drugiej strony, kiedy nie przywiązuje do tego wielkiej wagi, to się dzieje. O, to znaczy, że to muszę tak robić. Kiedy ciągle się zamartwiam i myślę, kiedy to będzie, to tego nie ma. I takich cech możemy sobie wypisywać trochę u siebie, czy wymyślić nawet, i zobaczycie wtedy, że będziecie mieli prostą listę co do własnej osoby i własnych doświadczeń, co robić, a czego nie robić. Jest to bardzo, bardzo skuteczne i do tego Was dzisiaj zachęcam. Ponieważ tak to sprawdziłem oczywiście i wymyśliłem. Super, bo bardzo ważne jest, żeby sobie uświadomić, jakie mamy te wewnętrzne
te konwersacje, co my sobie mówimy, jak myślimy, że sami, jakby sami na własne życzenie cierpimy, czyli myślenie o problemie, powiedzmy, o tym, że nie ma, że jest ciężko, powoduje to, że my coraz bardziej utwierdzamy się i jesteśmy w tym stanie, że nie mamy, że jest trudno, że nie ma tych pieniędzy, że jest nam ciężko, prawda? Na tej słuchajcie, zasadzie. I pierwsza bardzo podstawowa rzecz to jest to zdać sobie sprawę, uświadomić sobie, co ja myślę, co ja robię, w jakim ja jestem stanie umysłu, tak? Bo jeśli się denerwuję, jeśli się martwię, to znaczy, że jestem w stanie umysłu osoby, która nie ma tego, czego chce. Automatycznie jesteś w stanie umysłu osoby, która nie ma tego, czego pragnie, tak? Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Chciałeś coś powiedzieć, Filip? Nie, nie, nie. Kontynuuj. Okej. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest taka, że ja jestem, wszystko to powtórzę jeszcze któryś raz z kolei, bo ja jestem, wszystko jakby manifestujemy, czyli jestem spłukany. Bardzo podstawowy, słuchajcie, przykład. Jestem bogaty, jestem zamożny, jestem osobą, która zarabia tyle i tyle na miesiąc. Wszystko, co mówimy po jestem, jest tym stanem naszym umysłu. I teraz tak. Tylko tutaj chciałbym się dotrącić jeszcze, że to nie chodzi o to, o słowa same, bo słowa same nic nie robią. W przeciwnym wypadku wszystko, każde kłamstwo stawałoby się prawdą. Chodzi tutaj o nastawienie umysłu. Wszystko, o czym my mówimy, to dzieje się w naszej wyobraźni. To są aktywności mentalne. Bo ja mogę odprawiać jakieś fizyczne rytuały i tak dalej, ale to nic mnie nie zmieni. Ja jestem, wszelka jest władza w jego rękach, tak jak to w Biblii jest napisane. I chodzi tutaj o to, że nie ma innej mocy poza Bogiem, czyli tą naszą naszym ja jestem, naszą świadomością. Więc kiedy my łączymy się z czymś, to nie robimy tego mówiąc, o ja jestem bogaty, ja jestem bogaty, ja jestem bogaty. Może nam to pomóc, ale sam w sobie nic nie zrobi. Chodzi tutaj o poczucie bycia. A czym jest poczucie bycia? Wiara, Neville mówi, że wiara to czucie. Więc chodzi tutaj o to, by przyzwyczaić się do postrzegania siebie w nowy sposób. I to jest taki sam nawyk jak, nie wiem, ścielenie łóżka codziennie z rana. Tak jest. Na początku sprawia ci to może jakiś dyskomfort, czujesz się dziwnie, niepewnie, ale z czasem robisz to tak automatycznie, że nawet nie zauważysz, że to robisz. Myślisz, o, pościeli mi się łóżko. Wow. No i w ten sposób, tak samo w ten sposób działa to, jak nie wiem, mamy nowy perfum. Po tygodniu już nie czujemy jego zapachu. I tak samo jest z nowym postrzeganiem swojej osoby. I im mamy silniejsze pragnienie, tym bardziej zmotywowani jesteśmy do zmiany. Już oddaję ci głos, Marta. Mm-hmm. Bo tak mocno weszliśmy w ten stan umysłu, że tych pieniędzy nie mamy, jest ciężko, jest trudno i tak dalej, że jest on dla nas stanem naturalnym. Tak jak mówisz, ściele łóżko w ten sposób, staje codziennie po lewej stronie. Jest to coś, co jest takie naturalne dla nas. Tak już się przyjęło i nie zastanawiamy się, dlaczego my to robimy. I tak samo tutaj, tak mocno weszliśmy w ten brak, w ten stan umysłu, że nie ma, poprzez obserwację naszej rzeczywistości, tego, co mamy w życiu, że w kółko siedzimy w tym samym miejscu, ale ta grupa tutaj, grupa Neville'a, są to grupy, gdzie my uczymy, jak wyjść z tego, jak wyrwać się z tego nawyku, jak wyrwać się z tego stanu umysłu, w którym wy nie chcecie być. Po prostu nałożyć nowy płaszcz, jak właśnie też Neville mówi. Ja pamiętam on gdzieś to, nie pamiętam już dokładnie, gdzie to było, ale tłumaczył, że właśnie nakładasz ten płaszcz, czyli na początku nakładasz ubranie, może to nie jest takie wygodne, czy nakładasz buty, nie są takie wygodne, tak? Że nie chcesz tak codziennie w nich chodzić, bo ci gdzieś jeszcze obtarły. Czyli na początku to, co tutaj mówimy, o Boże, co oni mówią, ale to jest trudne, ale nie mam rady, ale wychodzę w ten stan, nie jest to wygodne, czyli ty wkładasz te buty, ściągasz, pójdziesz raz w tygodniu, 3 razy, w końcu one się rozchodzą i chodzisz w nich codziennie, jest coraz lepiej i wygodniej, prawda? I tak samo jest z tym stanem. Na początku będzie, no zwykle jest trudno, bo zmieniasz całkowicie jakby siebie, tak? Myślisz zupełnie inaczej, zachowujesz się inaczej, robisz rzeczy, których wcześniej nie robiłeś, myślisz inaczej i to jest na tym początku właśnie trudne. Jeszcze przeczytam jedno. Życie jest stanem świadomości. Zapisz te słowa głęboko w swoim sercu, unieś to stwierdzenie wysoko w swoim umyśle. Bez świadomości nie byłoby życia. Składa się na nią wszystko w twoim świecie. Kiedy sprowadzasz wszystko we wszechświecie do najmniejszego wspólnego mianownika, mówisz, ja jestem. Nigdy nie możesz uciec od siebie. Nigdy nie możesz być kimś innym niż sobą. Kiedy wyrażasz świadomość, używasz słów, ja jestem. Nikt inny nie może za ciebie myśleć i nikt inny nie może używać twojego ja. Okay? Czy zaczynasz dostrzegać, jak biedak staje się bogaty, a chory zdrowieje? Czy zaczynasz rozumieć, co znaczy nigdy więcej nie znajdować się w sytuacji bez wyjścia? I święty Paweł powiedział, przemieniajcie się poprzez odnawianie umysłu.
Czyli zmiana stanu umysłu. Zmieniamy siebie, zmienia się nasze życie. To, co mamy w naszej świadomości, dostajemy w naszym życiu. I najważniejsze i najlepsza wiadomość jest taka, że my to możemy zmienić. Tylko żeby to zrobić, my musimy się jakby obudzić, zorientować się, że ja coś robię nie tak. Skoro tak i tak jest w moim życiu i nie jestem zadowolony, to znaczy, że jeżeli jestem w stanie umysłu osoby, która nie ma tego, czego chce. Ok? Dobra. Słuchajcie, następna sprawa tutaj szybciutko, bo już mamy 40 minut. Już mówię tak. Kolejna rzecz. Już przeczytam, słuchajcie tutaj, momencik, momencik, żebym widziała, bądź, działaj, wejdź w posiadanie, tak? Czyli z angielskiego będzie be, do, have. Czyli chodzi tutaj znowu o wejście w stan umysłu, tak? Czyli jeżeli jesteśmy osobą, stajemy się osobą, która ma na przykład taką pracę, zarabia 10 tysięcy, dla przykładu miesięcznie, ok? Wchodzimy poprzez wyobrażenie się, siebie, wchodzimy w stan umysłu tej osoby, czyli jakbym się czuła, gdybym się dowiedziała, że dostałam tą pracę i będę zarabiać 10, 20, 30, każdy sobie pisze swoją kwotę, jaką tam chce, może być mniej, może być więcej. Jakbym się czuła, gdybym się dowiedziała, że mam tą pracę? Spokojnie, zadowolona, zrelaksowana, przede wszystkim nie martwiłabym się, tak? To tak. są te uczucia. Tutaj jeszcze bym się wtrącił z tym, że jeśli mamy jakieś obiekcje, jakiś problem co do tego, no ale przecież nie mam, a dlaczego i tak dalej, a jak się nie wydarzy, to co? To można spróbować podejść do tego z nieco innej strony. Mam na myśli takie marzenie, jak marzyliśmy, jak mieliśmy 5, 4, 6 lat, jak byliśmy małymi dziećmi. Wtedy nie znaliśmy tych zależności między wyobrażeniem a doświadczeniem, ale jednak przed snem, czy w trakcie zabawy wyobrażaliśmy sobie, że bawimy się w ten sposób, czy mamy nową zabawkę, czy robimy to, czy tamto. Więc dlaczego to robiliśmy? Bo było to dla nas przyjemne. Więc naszym zadaniem jest teraz trochę jak takie dziecko zastanowić się, a jakby to było gdyby? Nie odnosić tego w ogóle do tego, jak jest teraz, bo po co? Nie zdarzać tego, no ale jest inaczej i tak dalej. Zrobić to dla czystej przyjemności, potraktować to jako dobrą zabawę. I to wystarczy. Jakby to było, gdybym miał taką pracę? I wtedy przyjdzie kolejne skojarzenie, o, zarabiałbym tyle. I później kolejna, kupiłbym sobie to, a później wrócimy, jakby to było, jakbym miał wspaniałą pracę i inna ścieżka mentalna się rozwinie. Pracowałbym z takimi ludźmi, realizował takie fajne projekty i działoby się to, poznawałbym tego, tamtego. I wtedy ta nasza wizja się rozbudowuje i oswajamy się z tym. Przez co staje się dla nas mniej abstrakcyjne, żeby wejść w tą wizję w ciągu dnia. I jako, że nasz umysł zawsze podsuwa nam automatycznie myśli, te, które same przychodzą nam na głowę w ciągu dnia, zgodnie z naszym stanem umysłu, to on z czasem zacznie posuwać nam coraz więcej tych myśli, które są zgodne z tym nowym stanem umysłu, do którego się przyzwyczajamy. A my będziemy się cieszyć, ponieważ będzie to dla nas przyjemne, czyli nasza subiektywna jakość życia wzrośnie. Czyli jest tak, że my działamy, okay, z tego stanu umysłu, w którym się znajdujemy. Czyli jeżeli ja myślę, że nie mam, nie brakuje, jest ciężko, jest trudno, czy to w ogóle działa, czy to zadziała, to jestem w takim stanie umysłu, że od razu jakby przegrana na starcie, że w ogóle po co mam coś robić, tak? I to jest bardzo ważne. Jeśli jestem w stanie umysłu, dam radę, mnie się uda, oczywiście, że tak, pewnie, że tak, mam tą pracę, mam tyle i tyle na miesiąc, mam ten samochód, mam ten dom, mam to mieszkanie, jadę na wczasy, czy cokolwiek byście tam chcieli, cokolwiek sobie wymyślicie. Jeśli jesteś w tym stanie umysłu, czyli jakbym się czuła, gdyby to już było tutaj, czułabym się fajnie, fantastycznie, spokojnie, każdy będzie wiedział inaczej, to z tego umysłu, z tego stanu umysłu ty już nie szukasz, nie kombinujesz, nie masz tak, o Jezu, muszę pracować tyle i tyle. Dlaczego? Bo ty już w tym stanie umysłu jesteś i z tego stanu umysłu wychodzi działanie. To działanie jest lekkie, przyjemne, jest ono miłe. Będziesz zainspirowany, by coś zrobić, gdzieś pójść, do kogoś zadzwonić, coś przeczytać, coś wykonać. Będzie to lekkie, a nie... I będzie to wychodziło ze stanu, ja tu mam. Tak? Tak. To zupełnie coś innego, czyli bądź, rób i miej, czyli posiadaj. Zawsze bądź, czyli ja jestem osobą, która zarabia tyle i tyle z łatwością. Ja jestem, to jest mój stan umysłu. Z tego, co się dzieje, dostaję pomysł, dostaję inspirację, mam jakąś ideę, jestem na spacerze, gotuję, jestem na wakacjach, jestem ze znajomymi, dostaję ideę, która po prostu przyniesie mi nie wiadomo ile tam pieniędzy, tak? Na przykład. Często tak się dzieje, jeżeli chodzi o biznes. Wchodzę w stan umysłu kobiety sukcesu, tak?
i dostaję ideę, która potem przynosi mi pieniądze. Tak to się wszystko zaczyna, słuchajcie. Nie jest tak, że słuchajcie, że nie wiem, nagle ten biznes milionowy wam spadnie z nieba, tylko dostaniesz ideę, dostaniesz poruszony do jakiegoś działania, które będzie zainspirowane właśnie z tego stanu umysłu, w którym się znajdujesz. Czyli jeśli jesteś w stanie umysłu, mam pieniądze, mam świetną pracę, zarabiam tyle i tyle, mimo że jeszcze tego nie widzisz, czyli co? Używasz swojej wyobraźni. Wyobraźnia jest od tego. Zamykasz oczy, jakbym się czuła, gdyby. Ok? Wyobraźnia, to jest najważniejsze, bo dużo ludzi mówi, ale jak Marta? Ale moje konto jest puste. Ok, jakbym się czuł, jakbyś się czuł, gdy zamykasz oczy i nagle wyobrażasz sobie, że tam masz 10 tysięcy złotych, jakbyś się czuł. Czyli w ten sposób, używając swojej wyobraźni, kreujemy nowe. Jeśli patrzymy na naszą rzeczywistość cały czas i to, co nam się nie podoba, kreujemy w kółko to samo, jeszcze więcej tego samego. Patrzę, że jest źle, jest ciężko, nie mam, muszę płacić rachunki. Jesteś w stanie umysłu? Nie mam, więc więcej będzie ci zabrane. Dlatego to jest ważne. Użyj wyobraźni. Jakby, to jest bardzo ważne pytanie. Jakbym się czuł, jakbym się czuła, gdyby to już tu było, gdybym to już miała. I od razu uczucie jest sekretem. Poczujecie jakby taką ulgę, takie zadowolenie, taki spokój. Każdy będzie to oczywiście czuł inaczej, ale ogromnie to jest ważne, żeby zrozumieć. Bądź, rób i posiadaj. Nie, jak to zrobię, to wtedy będę mieć. Czyli będę pracować 30 lat, wtedy będę mieć 50 tysięcy na miesiąc. Nie, stań się osobą tu w głowie dziś, która zarabia 50 tysięcy, której konto zawsze jest pełne, która codziennie ma, może, do której codziennie przychodzą pieniądze, która ma sukces w biznesie, która ma firmę, która ma mieszkanie, która ma samochód. Jakbyś się czuł, jakbyś się czuła, gdybyś to już dzisiaj miał. Wyobraźnia jest podstawą. Tutaj jeszcze zaprezentuję Wam z przyjemnością perspektywę Neville'a i takie jego dwa cytaty, które przygotowałem do dzisiejszego live'a. Końcem tęsknoty nigdy nie jest działanie, zawsze jest nim bycie. I drugi cytat z Potęgi Świadomości. To, do czego musisz dążyć, to bycie. Aby robić, trzeba najpierw być. Końcem pragnienia jest bycie. Twoja koncepcja siebie może zostać wyparta ze świadomości tylko poprzez inną koncepcję siebie. Co to znaczy? Odwołujemy się jeszcze do rozdziału Wolna Wola z książki Potęga Świadomości Neville'a Goddarda. Jest tam mowa o tym, że człowiek ma wolną wolę tylko i wyłącznie co do wyboru stanu umysłu. I dlaczego jest to istotne? Ponieważ zgodnie z tą koncepcją wszelkie, nie tylko nasze działania fizyczne, wszelkie nasze myśli, nie tylko nasze okoliczności naszego życia, czyli to, co robią inni, ale również to, co robimy my sami, jest determinowana przez ten stan umysłu. Więc my możemy wybrać tylko i wyłącznie stan umysłu, a cała reszta jest jego efektem. To, co zrobię, to, co pomyślę, to, jak się zachowam, to, co powiem danej osobie. Czasem ktoś sobie z Was być może myśli, o nie, jak ja mogłam to powiedzieć. No musiałaś to powiedzieć, ponieważ miałaś taki, a nie inny stan umysłu. A rozwiązaniem tego jest zmiana tego stanu umysłu, a nie próba hamowania się następnym razem. Ponieważ zawsze to bycie, jakbym się czuł gdyby, czyli to wiara to jest bycie, to jest czucie, zawsze to bycie determinuje moje działania. Więc kiedy ja jestem w jakimś stanie umysłu, to całe życie kształtuje się nie tylko na zewnątrz, zgodnie z tym stanem, ale również przeze mnie się to kształtuje. Poprzez moje ręce, moje nogi pójdę tam, powiedzmy, jutro wyobrażę sobie dzisiaj, że nie wiem, że ktoś mnie zaprasza na imprezę, tak? Jutro najdzie mi ochota na pizzę i w drodze powrotnej spotkam kolegę, który zaprosi mnie na imprezę. No i dlaczego ja zachciało mi się nagle jeść o 13:38 tą pizzę jutrzejszego dnia? Ponieważ zostało to zdeterminowane przez mój stan świadomości, w którym poprzedniego dnia zasnąłem. Tak jest, tak jest, tak jest. Słuchajcie, to jest ogromnie ważne, żeby to Wam kliknęło, bo jak to Wam kliknie, to po prostu, słuchajcie, będziecie manifestować. Zresztą wszyscy, przepraszam bardzo, my manifestujemy cały czas, 24 na dobę. To nie ma czegoś takiego, że o, ja nie potrafię. Ktoś kiedyś napisał, Marta, ja tego nie umiem robić, ja tego nie robię. Niestety, słuchajcie, cały czas, 24 na dobę. To robimy tylko, że są osoby, które w ogóle są na tak zwanym autopilocie i nie wiedzą, że sami sobie to robią, tak? Jeszcze co tu chciałam powiedzieć odnośnie stanu umysłu, że jeżeli zadajesz pytanie, kiedy to się wydarzy, dlaczego to się nie wydarzy, ja tyle już słucham, tyle czytam, tyle stosuję, czemu tego jeszcze nie ma? Co to oznacza? Że nie jesteś dalej w tym stanie umysłu, czyli to będzie dla Ciebie znak, że Ty nie jesteś, bo ktoś do mnie pisze czasem, Marta, już robię wszystko, czemu tego jeszcze nie ma? Czekam i czekam. Jak czekasz, to nie jesteś w stanie umysłu osoby, która ma. Neville tu jeszcze mówił, że
przyczyna porażki często tkwi w zbyt dużym wysiłku. I mówił, że skuteczna modlitwa powinna być łatwa i przyjemna i nie ma nic wspólnego z wysiłkiem. Dlatego my, to nie może być dla nas ciężką pracą, to powinno być przyjemne. Tak jak mówiłem, kompasem co do podejmowania aktywności mentalnych zawsze powinna być przyjemność odczuwana z ich podejmowania. I tutaj jeszcze chciałbym takie zaprezentować Wam dwie cechy skutecznego stanu umysłu. Zawsze które, takie pytanie, które należy sobie zadać w momencie, kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy być może odnieśliśmy porażkę, albo nasze wyobrażenia nie przynoszą spodziewanego efektu. I oto to są te dwie cechy stanu umysłu, który skutkuje obiektywizacją wyobrażenia. Po pierwsze, nie czujesz potrzeby fizycznego spełnienia tego pragnienia, no bo nie możesz sprzyjać pożądaniu tego, co już posiadasz. Po drugie, te myśli, które automatycznie przychodzą ci do głowy w ciągu dnia, są takie, jakie byłyby, gdybyś już był osobą, którą chcesz być. Jeśli odniosłeś porażkę, to któryś z tych dwóch warunków musiał nie być spełniony. Oczywiście pamiętajmy, że jest jeszcze interwał czasowy między wyobrażeniem a obiektywizacją. Czy to będzie dzień, czy trzy minuty, czy tydzień, czy dwa miesiące, no to tym szybciej, im bardziej naturalnie zjednoczyliśmy się z tym stanem. I Nevin powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, żeby przyspieszyć swojego siewu, czyli swojego wyobrażania, to jeszcze bardziej naturalne poddanie się temu stanowi. Tam Nevin używa słowa yield, czyli poddanie się tak jak, powiedzmy, rycerz poddawał się drugiemu w bitwie podczas pojedynku. To chodzi o poddanie się, że dać, używam tego słowa, żeby dać mu się owładnąć, opętać temu stanowi, żeby on wyparł twoje poprzednie ja, twoje poprzednie biedne ja w tym wypadku. Okej, dobra. Jeszcze tutaj na pewno przypuszczam, że wrócimy do tego tematu. Chcę teraz kolejny temat, o którym mamy mówić. Często mówisz, tyle mi wystarczy, więcej mi nie trzeba. Dowiedz się, co to znaczy. Czyli tutaj, słuchajcie, chodzi o to, że są osoby, które na przykład nie mają dużych marzeń na zasadzie, że a mnie tyle wystarczy, ja to tego nie potrzebuję, a po co wam to? Nie, ja jestem okej. I teraz pytanie, tak, dlaczego nie masz takich dużych marzeń? Czym to jest spowodowane? Bo jeżeli tak jest, to ty pozostajesz cały czas na tym samym poziomie. I teraz pytanie, jesteś zadowolony z tego, co masz? Czy jesteś okej i nie jesteś w braku? Czy też jest brak wiary, że ty możesz mieć więcej? Czy ktoś napisze, słuchajcie, kupiłam sobie sukienkę, kupiłam buty, kupiłam torebkę, jeden na wakacje i tak dalej. I ktoś napisze, a ja jestem okej, mnie tego nie trzeba, ja takich rzeczy nie potrzebuję, jestem okej. Pytanie, dlaczego? I głównie chodzi tutaj o brak wiary w to, że jest to dla ciebie po prostu możliwe. I są osoby, które są kompletnie nieświadome, że to jest właśnie to przekonanie, tak? Bo słuchajcie, zadajecie sobie nie to pytanie, co trzeba, tak? A co, jeśli mnie się uda? A co, jeśli to zadziała? A co, jeśli ja też mogę to osiągnąć? A co, jeśli to jest dla mnie możliwe? Bo tu w takim wypadku wtedy brakuje tej wiary i mamy, a to się nie uda, a to mnie nie wyjdzie, tak? Czyli przeważnie idziemy w drugą stronę, czyli od razu w negatywną. Zauważcie, że wy nie mówicie tak, nie większość, ale bardzo duża część ludzi, może już nie na tej grupie, tak? Że tutaj już dużo osób jednak wie, o co chodzi, ale jest tak, że a mnie to nie wyjdzie, a nie dam rady, a nie, u mnie to jest niemożliwe, tak? Czyli od razu idziemy w negatywne, a nie w pozytywne. I to jest ten nawyk, to jest ten stan umysłu, w którym jesteśmy. Czyli z tego znowu stanu umysłu nie mam, jest źle, nie dobrze, mnie nie wyjdzie, nie dam rady, mnie to się nie uda, wychodzi działanie, czyli w tym wypadku brak działania, brak nawet ustalenia jakichkolwiek celów, jakie chcemy, marzenia i tak dalej, tak? Więc tutaj zastanówcie się nad tym. I dopóki nie podejmiesz decyzji, że to się uda, to też nic się nie wydarzy. Musimy podjąć decyzję, bo nie się to uda. Ja dam radę, zmienię stan umysłu, zmienię swoje życie, wiem, jak to zrobić. Tymczasowo może, okej, coś jeszcze się nie dzieje, ale lada moment będzie zmiana. Czyli ja decyduję mocno, że ja zmienię swoje życie. Wezmę je w swoje ręce, zrobię wszystko, co jest możliwe i nie poddam się nigdy. Także podjęcie decyzji mocno jest bardzo ważne, a nie bycie w stanie umysłu osoby, która jest jakby, no trochę taki, nie chcę nikomu tutaj ubliżyć, ale ofiary losu, czyli obwinia się wszystkich innych o nasze niepowodzenie. To jest to, o czym mówiłem na początku, że ludzie mają skłonność do zrzucania odpowiedzialności na zewnątrz, a przypisywania sukcesów sobie. I to jest zjawisko psychologiczne, że ludzie często zasługi biorą dla siebie, a błędy i odpowiedzialność rzucają na innych. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy to
bo gdy my zrzucamy odpowiedzialność na innych, no to my nic nie możemy zrobić w naszym postrzeganiu. Jeśli my uważamy, że to inni są odpowiedzialni za nasze nieszczęścia, no to jak ja mogę zrobić coś z moim życiem, jak to jego jest wina? Jego, tego, tak i tamtego. To jest niemożliwe wtedy. Dopiero wtedy, kiedy podejmę bardzo odważny krok, czyli powiem sobie, okej, wszystko, co mnie spotkało w moim życiu, to jest moja sprawa, dopiero wtedy mogę coś z tym zrobić. Ja wiem, że to jest trudne, bo w dzieciństwie, nie wiem, może jak nie, były, nie, był, mieliście niefajne relacje z jakimiś rodzicami i tak dalej, czy z, były jakieś przykre sytuacje, nie ma to znaczenia. Im bardziej radykalny jest człowiek w swoim działaniu, tym większy osiąga sukces. Prosty przykład, dowolna osób z kart historii, o których uczy się w podręcznikach. Każda z tych osób, które są zapisane na kartach historii, była bardzo radykalna w swoich poglądach. I nie mówię tutaj tylko o krwawych dyktatorach. Również mówię o wielkich naukowcach, którzy na przykład byli w stanie zaprezentować teorię naukową niezgodną z powszechnym na tamten czas, na swój czas stanowiskiem. Czy o sportowcach, którzy przełamali pewne bariery. Czy o innych ludziach, o których się uczymy. To zawsze są ludzie, którzy byli drastycznie radykalni w swoich dążeniach i w swoich życiowych doktrynach. Więc ty też, jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoim życiem, musisz w pełni przyjąć za nią odpowiedzialność. Nie ma innej drogi. Jak ja powiem, że to tak jest wina tego i tamtego, a w ogóle to całego społeczeństwa tylko nie moja, to ja nic z moim życiem nie zrobię. Tak jest. I zawsze zmieniamy siebie, a nie wszystkich naokoło. I nie, że to jest wina Marty, to jest wina Filipa, to jest wina mojego szefa, mojego męża, moich rodziców, tego, w jakim kraju się urodziłem, czy urodziłam i tak dalej, i tak dalej. Czyli bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, przestajemy obwiniać innych, zmieniamy siebie, a nie innych, że jak on się zmieni, jak będę mieć lepszą pracę, to będę się czuć lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli my zawsze zmieniamy siebie. Czyli co? Wychodzisz z tego stanu umysłu, gdzie obwiniasz wszystkich i wchodzisz w stan umysłu osoby, która ma to, czego pragnie. Mam tą pracę, mam te zarobki, stać mi na to, stać mi na tamto. Zrzucasz starą skórę, czyli porzucasz starego siebie i wchodzisz w nową skórę nowej osoby, nowego siebie. To jest bardzo ważne. Przestajemy innych tutaj, słuchajcie, obwiniać. Czyli jeszcze raz powiem, zawsze zmieniamy siebie. Wy jesteście źródłem wszystkiego i wszystko zaczyna się od was. Tak, tutaj lepiej. Inaczej mówiąc, jakby to jest takie lustro. Co tutaj jest waszą prawdą? To pojawia się w życiu i nie może być inaczej. Czyli jeśli mówisz, że twój szef jest taki, ta praca jest beznadziejna, nigdy nie zarabiam pieniędzy, jest ciężko, musisz dostać to, ponieważ jest to w twojej rzeczywistości, ponieważ to jest twój stan, w którym ty się znajdujesz 24 na dobę. I dopóki tego nie zmienisz, nie porzucisz tego stanu, nic się nie zmieni. A kto go może porzucić? Kto to może zrobić? Nie ja, nie Filip, ty sam. Musisz to zrobić dla siebie. Tak, bardzo często w kilku książkach i w wielu wykładach mówił taką formułkę, there's no one to change but self, czyli nie ma do zmiany nikogo oprócz samego siebie. Bo inni ludzie są tylko posłańcami mówiącymi ci, kim naprawdę jesteś. To też jest cytat Neville'a. Tak jest. I tak samo, te myśli, które przychodzą mi do głowy w ciągu dnia, to są tacy posłańcy mówiącymi, kim ja się czuję, w jakim jestem stanie umysłu. Bo te myśli, które przychodzą mi do głowy w ciągu dnia, świadczą o tym stanie umysłu i pochodzą z niego, bo to są moje nawyki mentalne, moje nawyki postrzegania. Ale okej, jeśli przychodzą do mnie jakieś nieprzyjemne myśli, to co ja mam z tym zrobić, pojawi się z pewnością pytanie. Przede wszystkim nie walczyć z nimi, bo walcząc z nimi utrzymujemy je przy życiu, bo nie walczylibyśmy z nimi, gdyby ich nie było, bo nie karmilibyśmy ich wtedy uwagą. Tylko rozluźnić się. Przede wszystkim nie czuć żadnej presji. O nie, złamy się to, ja muszę nagle podjąć dobrą, bo inaczej będzie problem. Przede wszystkim wejść w tu i teraz, skupić się na oddechu, nie panikować, nie bać się tego, że coś się stanie, jak pomyślałem sobie źle przez 3 minuty, tylko rozluźnić się. I gdy umysł człowieka jest spokojny, no to wtedy te myśli się rozpływają, kiedy jest w tu i teraz. I natomiast, kiedy nasz umysł te nieprzyjemne myśli przestaną być kompulsywne, przestaną nas zalawać takimi atakami, że nie wiemy co zrobić, panika i drżenie rąk i wszystko, i objawy emocjonalne, jakiś ucisk w brzuchu, to wtedy możemy zacząć tworzyć ten nowy nawyk mentalny, czyli poddawać się coraz częściej tym wizjom piękna i splendoru, jak to określił jeden z poetów cytowany przez Neville'a. Czyli tym, co sprawia nam przyjemność. My potrzebujemy się uspokoić. Jeżeli mamy takie myśli, które do nas przychodzą, jak ja bym powiedziała, że są takie tak jak chmurki, tak? Czyli my, nasze zadanie jest po prostu, okej, tego nie chcę,
Tego też nie chcę, tego też nie chcę, prawda? Czyli niech one sobie po prostu te myśli przelecą w prawo, w lewo. Ale dobry sposób, ja to słyszałam jak od Abraham Hicks, że jeżeli masz problem z tym, żeby uspokoić swój umysł na początku, to można skupić się na tym, jak na przykład zegar tyka, prawda? Bo nie możemy się skupić na dwóch rzeczach jednocześnie, czyli nie możemy mieć tych wszystkich myśli i słuchać tego, jak tyka zegar, albo chodzi lodówka, prawda? Jakiś taki odgłos, który jest gdzieś. Dokładnie tak. Skupisz się na tym. Dlatego buddyści porównywali umysł do małpy i mówili, że małpie trzeba dać zajęcie. Jak ona ma zajęcie, obserwuje oddech, to ona obserwuje oddech, nie robi nic innego. Ale jak jest, ale dla osoby o niezdyscyplinowanym umyśle, jeśli ma, ta małpa, czyli umysł, nie ma zajęcia, to on przejmuje nad tobą kontrolę i się bomorduje. A to się nie uda, a to będzie się dało, czy na pewno, czy jest fajnie, czy nie. I 15 tysięcy zmartwień i człowiek nawet nagle się orientuje, że przez 2 godziny myślał o jakichś dziwnych rzeczach. A to jest, powtórzę jeszcze raz, mentalny masochizm. To z logicznego punktu widzenia nie ma żadnego uzasadnienia. I nie może mieć, bo takie martwienie się nie przynosi rozwiązania tej sytuacji, nie przynosi żadnego jakiegoś ciekawego pomysłu, o zrobię to tak. Nie, bo to jest nastawione całkowicie na niszczenie siebie, będzie źle, źle, źle. To jest nic innego jak mentalny masochizm i chciałbym, żeby to wybrzmiało. To jest czysty i teraz tak, że to jest kwestia uzależnienie. Wprawy, to jest wszystko kwestia wprawy. Zdajemy sobie sprawę, że na początku może być trudno, ale stopniowo stara się zatrzymać, wyciszyć ten umysł właśnie między innymi takim sposobem, można też liczyć. Można też liczyć, prawda? Wszystko, co wyciszy nasz umysł na jakąś chwilę i po troszkę codziennie. Tutaj jest jedno takie pytanie, Filip, Ewa pisze, przesłuchałam prawie wszystkie live'y i nie mogę wyjść z 3D. Im bardziej się staram, tym bardziej rzeczywistość mi siedzi w głowie. Czy ta walka kiedyś się skończy? No już... Tak. To jest oczywiście, czy się skończy, no to zależy tylko od Ciebie, ale słyszałaś to milion razy, więc taka odpowiedź Cię z pewnością nie satysfakcjonuje. To jest kwestia tego, jak, tak jak mówiliśmy sobie, im większe pragnienie, tym bardziej zależy Ci na zmianie i tym więcej jesteś w stanie poświęcić. Zastanów się, czy obecna sytuacja daje Ci coś, czego nie chcesz sobie zabrać, czyli na przykład możliwość użalania się nad sobą. To jest częsty przypadek. Tutaj wytłumaczę Ci na przykładzie. Jak starsze panie przychodzą do przychodni, to one chcą otrzymać listę chorób od lekarza, bo wtedy pójdą do koleżanek i powiedzą, o, ja to mam reumatyzm i coś jeszcze. Ona, o, tylko reumatyzm, ja to mam jeszcze 5 innych chorób, zapalenie takie, takie, choroby płuc i 50 innych rzeczy. Bo one karmią się tym, że dostają, im ma ktoś gorzej, tym dla nich jest lepiej, żeby się pochwalić. To jest abstrakcyjne. Nie mówię tutaj oczywiście tylko przykład, tak, z jakichś tam moich obserwacji. Ale to ludzie mają często tak, że lubią się użalać, nie no. Ja to zawsze przegrywam. Prawda. Tak, miałem rację. Znowu ten facet okazał się taki, a nie inny. Znowu nie mam pieniędzy, jednak ja to miałem rację. Czy takie utwierdzanie się w czymś takim. Neville tutaj oczywiście proponuje modlitwę, czyli odcięcie się od zmysłów. Czyli kładziesz się na łóżku albo na fotelu, sobie siadasz, wczuwasz się w swoje ciało do momentu, kiedy przestajesz czuć potrzebę wykonywania jakiegoś ruchu i nawet nie chcesz wykonywać żadnego ruchu, tylko bo jest ci w tej pozycji tak dobrze i kiedy jesteś odizolowany od zmysłów i nikt ci nie zaprzecza twojej wizji, możesz z większą łatwością zacząć się oswajać z tym uczuciem. I to jest tak, jak mówiliśmy sobie z jakimś nowym perfum czy nowymi butami, jak Marta podała przykład. Na początku niewygodne, dziwne i takie niepewne, a z czasem staje się oczywiste i naturalne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Samo kultywowanie nawyku nie... w ogóle nie przysparza nam wysiłku, jest całkowicie bezwysiłkowe. Oczywiście męczące mogą być efekty tego nawyku. Na przykład efektem nawyku postrzegania siebie jako osoby biednej jest brak pieniędzy, to jest męczące, ale same te myśli, które przychodzą ci do głowy, że jesteś biedny, one nie są męczące, nie wymagają od ciebie wysiłku. Jedynym, co wymaga takiej mobilizacji, to jest zmiana nawyku. A gdy zmienisz nawyk, całe życie toczy się już swoim torem. Te myśli przychodzą ci automatycznie. Nie męczysz się już, żeby myśleć dobrze. Bo to nie jest tak, że ja do końca życia muszę, okej, teraz dzisiaj muszę myśleć dobrze, to jest ta tak myśl, nie muszę ją wyrzucić. Ładnie. Nie jestem spięty. Po prostu to wtedy staje się automatyczne. To jest zmiana nawyku. Z czasem już nie zauważasz, że robisz to, co robiłeś. Tak samo jak pościelisz łóżko sobie przez 5-6 dni i nagle 7 robisz to automatycznie i się robiąc sobie rano śniadanie, myślisz, o, ja pościeliłem dzisiaj łóżko, a nawet o tym nie pomyślałem świadomie. Tak, bo ten... To jest tak, że ten stan jest tak naturalny dla nas, czyli stan narzekania na przykład jest tak dla nas naturalny i bycia tą ofiarą losu jest tak naturalny, że my nawet nie myślimy, bo my od razu wstajemy rano i już to, my tą osobą jesteśmy, bo jesteśmy ją 20 lat. I nagle my mamy zacząć siebie wierzyć, mamy wejść w inny stan umysłu, mamy mówić, że my mamy pieniądze, mamy w ogóle, wiecie, myśleć, że to jest dla nas możliwe i to się wydaje, o Jezu, tak jakby nas, wiecie, czasem to nawet jest tak, że jak są osoby bardzo długo negatywne i takie bardzo mocno narzekające, to jest dla nich
wysiłek, ale że jest ciężko powiedzieć coś pozytywnego. To jest dla nich o Jezu, tak? No ale to trzeba przełamać, ten nawyk bycia tym jakby starym sobą. Ja tutaj taki chciałam wtrącić taką sytuację, że też mam taką znajomą, być może będzie słuchać, jak będziesz słuchać tego, moja droga, to jest to dla ciebie. Mianowicie, która zawsze mówi, że jest chora, i poszła do lekarza i zapłaciła, nie wiem, tam powiedzmy 400 zł, mówi, zapłaciłam 400 zł. I lekarz powiedział, że nic mi nie jest. No jak to, tak? No bo ona jest cały czas w stanie umysłu, że jest chora, więc jak to zapłaciła i jeszcze powiedzie, że nic nie jest? No jak to możliwe, prawda? To było coś dokładnie takiego samego, że przecież jak ja zapłaciłam, to jeszcze w ogóle powinien mi powiedzieć, że mam to i to. I wtedy by się zaczęło dziać. Także słuchajcie, nie możemy być naprawdę, to jest bardzo ważne, wziąć życie w swoje ręce, wychodzimy ze stanu umysłu ofiary losu, użalania się nad sobą. Dobrze. Ja tutaj patrzę jeszcze, ale chyba już jest wszystko okej. Okay. Słuchajcie, więc dobra, myślę, że przerobiliśmy wszystko to, o czym mieliśmy tutaj rozmawiać. Filip, czy jeszcze coś chciałbyś dodać? Pokaż książkę, o, właśnie, proszę, właśnie. Sobie. To wszelką, może nie wszelką, ale dużą część tej wiedzy czerpię z książek Neville'a, które również Wam polecam, bo najlepiej jest uczyć się ze źródła, a nie od kogoś, tylko tą wiedzę powiela. Bo ja wiedzę Neville'a powielam. I takie książeczki, jak te, co Wam tutaj pokazuję, możecie sobie kupić na stronie nowamysl.org i one wszystkie odnoszą się właśnie do tematu tego wyobrażania. Niektóre z nich dzisiaj tutaj cytowałem, na przykład o Potęgę Świadomości zacytowałem kilkukrotnie. Myślę, że to jest świetna książka na start. Być może być na początku wymagająca intelektualnie, ale proszę się nie zrażać, ponieważ to jest bardziej jak podręcznik, niż jak... ona nie jest gruba, jest cieniutka. To jest bardziej jak podręcznik niż jak beletrystyka. To się czyta wielokrotnie i za każdym przeczytaniem i zaraz ze wzrostem naszej wiedzy rośnie też nasze zrozumienie. Kiedy przyswoimy sobie informacje z tej książki, to za pierwszym razem to mówisz sobie, o, teraz rozumiem. I zaczynam czytać ją drugi raz i znowu z pierwszego rozdziału wyciągnę dużo, dużo więcej niż tam poprzednim razem. Tą książkę warto wertować. No ja czytałem ją, myślę, że z 15-20 razy. Myślę, że nawet więcej. Tak, teraz na szybko liczę. I za każdym razem dowiadywałem się czegoś nowego i to również Wam polecam. Czytasz książkę do Twojej dyspozycji na przykład, która jest świetna na start, ponieważ jest to pierwsza książka Neville'a i w bardzo streszczony sposób wygłasza tam swoje tezy. Dobrze, słuchajcie, więc tak, ja jeszcze... Zapraszam Was jeszcze, takie... oczywiście Was zapraszam na moją grupę Nauki Neville'a Goddarda na Facebooku, bez problemu ją znajdziecie. Super, słuchajcie, ja tutaj szybciutko powiem jeszcze, że Filip, o właśnie tutaj ktoś wrzuca, bardzo się cieszę, stronę Filipa, więc tak, Filip prowadzi grupę Nauki wedle Neville'a Goddarda, link ja wrzucę tutaj w opisie tego live, także to sobie znajdziecie, tam również Filip i prowadzi live i również pisze posty i wyjaśnia, interpretuje to, co pisał Neville, więc on to tak jak tutaj tłumaczy swoim językiem, żeby to było dla Was zrozumiałe, także bardzo serdecznie Was zapraszam tam na grupę do Filipa. Filip również przetłumaczył na język polski właśnie te książki Neville'a, tam też na stronie znajdziecie sobie wszystkie tytuły, wszystko jest opisane, oczywiście tak mówię, one są po polsku przetłumaczone właśnie przez Filipa i książka, którą ja mam w ręce, którą też jesteście zachwyceni, Ty też możesz być bogaty, Roberta Russella, właśnie z języka angielskiego przetłumaczył Filip, także to jest ten Filip, moi drodzy, żebyście wiedzieli, że to jest tłumacz, także on przetłumaczył już kilka tych książek, moi drodzy, także bardzo się cieszę, ponieważ fantastycznie interpretuje ten przekaz, a powiem Wam, że są te książki oczywiście w oryginale, jak najbardziej można je sobie dostać, ale to jest taki angielski, że to jest, powiedziałabym tak, ja też mówię po angielsku, rozumiem, ale ja nie umiałabym przetłumaczyć tego tak dosłownie, jak potrafi to napisać Filip, ok? I teraz to jest coś na tej zasadzie, słuchajcie, jak masz wiersz, ok? I teraz co autor chciał przekazać, czy poezja, co autor chciał przekazać i Filip nam potrafi to przetłumaczyć, bo to jest po angielsku, ale jest to ten angielski, ten tekst nie jest taki jak z roku 2023 i Filip to pięknie interpretuje i mówi nam i tłumaczy, wyjaśnia, co autor miał na myśli, dlatego te książki są fantastycznie przetłumaczone z języka angielskiego. Dobrze, kochani, Filip, bardzo, bardzo mocno Ci dziękuję tutaj za tę rozmowę. Ja również bardzo serdecznie Ci dziękuję, Marta, za zaproszenie i dziękuję Wam wszystkim, że tak licznie było, 900 osób przez chwilę, jak widziałem na live'ie, zgromadziliście się zgłębiać te nauki, o których tutaj mówimy. A jeszcze co do książki,
To oczywiście wszelkie źródła są w niej podane. Każdy wiersz ma przypis i niezrozumiałe momenty są oczywiście w przypisach wytłumaczone, tak żebyś ty, czytelniku, mógł z przyjemnością delektować się tym, a nie marnować czas na szukanie tego na własną rękę. Wszystko tam jest w linkach podane, jak wszelkie teksty źródłowe, czy poezje, czy jakieś inne książki, które cytował autor, więc serdecznie zapraszam Was do lektury. Super, Filip, bardzo dziękuję. To ja się będę już z Tobą żegnać. Ja jeszcze zostanę z Wami chwileczkę, żeby powiedzieć parę tutaj rzeczy takich ważnych. I będziemy się widzieć na pewno następnym razem. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do grupy Filipa. Dziękuję Ci bardzo, Filip. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć, do zobaczenia. Słuchajcie, kochani, jestem już. Dziękuję bardzo Filipowi. Jeszcze raz cieszę się, że Wam się podobało. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć? Kilka takich ważnych, istotnych rzeczy. Mamy dużo nowych osób, oczywiście tutaj w grupie, więc bardzo proszę, żeby wejść sobie w przewodniki pod głównym zdjęciem grupy, zobaczycie, czy z boku są takie trzy kreseczki, tak? I tam wchodzicie przewodniki, macie wszystkie live po kolei. Krok po kroku, co robić, żeby mieć więcej pieniędzy? Czyli wchodząc na tą grupę, tak? Nie zaczynamy od byle czego, od czytania postów wszystkich, gdzie zadają pytania, czy jakieś tam zdjęcia, czy ktoś się cieszy, czy jest zdjęcie książki, czy jest zdjęcie, nie wiem, notesu i tak dalej, prawda? Że zaczynacie od tego. To jest grupa edukacyjna, moi drodzy, jest to grupa edukacyjna. Idziemy do przewodników, uczymy się zmiany swojego myślenia. Ten live będzie zapisany, moi drodzy, będzie również znajdował się na YouTube Marta Manterys, będzie przerzucony później również też do grupy. Także jeżeli ktoś ten live ogląda na YouTube, zapraszam do grupy Pokochaj Pieniądze na Facebooku, gdzie tutaj, słuchajcie, jest to fantastyczne, że trzymacie się razem, że się wspieracie, że można czytać sukcesy, rezultaty, które motywują osoby, które jeszcze nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Okay? Nie znają prawa przyciągania. Myślą, że to jest w ogóle jakieś nie wiadomo co, tak? I kiedy widzą takie posty, sukcesy, rezultaty osób, nabierają tej wiary i myślą, kurczę, jak tej osobie się udało, to może mnie też się uda. A co, jak spróbuję? A co, jak ja dam radę? A co, jak ja mogę zmienić swoje życie? Czy jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Neville mówi, przetestuj sam. Nie chcesz mi wierzyć, nie chcesz wierzyć Filipowi, przetestuj sam to, co mówimy. Przetestuj sam to, co jest napisane w książce, ty też możesz być bogaty. W książce Neville'a o tym, jak Filip, w tym, co Filip interpretuje, w tym, co ja tutaj nagrywam, tak? Czyli przechodzimy do przewodników lub i teraz tak, w przewodnikach mamy niektóre nagrania, które są z gośćmi, ale nie ma ich na YouTube, bo też o to często pytacie. Są niektórzy goście, którzy nie chcieli być na kanale publicznym, jest to jak najbardziej zrozumiałe, dlatego tutaj tych live oczywiście będzie, słuchajcie, więcej, czyli YouTube Marta Manterys, tutaj przewodniki, ok? Dalej, jeżeli ktoś lubi posty, które wrzucam, prawda? Takie kolorowe, z tekstami motywacyjnymi, na Instagramie, na Pokochaj Pieniądze, macie codziennie, słuchajcie, na relacjach, inspirujące teksty na Instagramie. Wiem, że nie każdy lubi, bo są osoby, które lubią Facebook, które lubią Instagram. Na Instagramie, codziennie na relacji, motywujące teksty, również posty. To wygląda pięknie jak katalog. Możecie poczytać, możecie sobie zapisać, możecie sobie coś przypomnieć. Na Instagramie bardzo fajnie to, słuchajcie, wygląda. Dalej, co jeszcze chciałam powiedzieć? Wyzwanie 90 dni. Też dużo osób zaczyna dopiero teraz. Słuchajcie, live 49 na YouTube. Tam wyjaśniam, co to jest wyzwanie 90 dni lub w przewodnikach numer 62. Ok? I dalej. Do tego wyzwania polecam Wam mój notes Bogactwo to stan umysłu. I tutaj teraz wezmę, wykorzystam ten czas i pokażę, ponieważ na stronie kolory nie do końca może są takie, jak trzeba. Mamy kolor przepiękny, słuchajcie, złoty. Wszystkie notesy są zrobione na bogato. I jest to notes, który pomaga przyprogramować umysł na pieniądze. W jaki sposób? Zawiera afirmacje, które czytamy sobie codziennie. Jest cała instrukcja do tego notesu. Mamy afirmacje tutaj na dole. Mamy podliczanie pieniędzy, tak? Czyli na stronie pokochajpieniądze.pl mamy notesy, mnóstwo kolorów. Słuchajcie, złoty, różowy, każdy ma złoto, tasiemkę, przepiękny, aksamitny, czarny dla panów. Tu będzie lepiej właśnie na tym live widać kolory, dlatego pomyślałam, że to zrobię na żywo. Biały, przecudny, elegancki dla pań.
ale one wszystkie są eleganckie, bo chodzi o to, żebyście wy czuli się na bogato, korzystając właśnie z takiego notesu. I teraz dalej powiem jeszcze, czekajcie, szybciutko. Turkusowy, przepiękny turkus. Czerwień. I słuchajcie, mamy jeszcze brązowy, mamy granatowy, nie mam ich w tym momencie przy sobie, na stronie, na waszą prośbę są te kolory, dlatego że prosicie mnie, czy będzie taki, czy będzie taki, czy będzie taki. Więc to są te notesy. Moi drodzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany oczywiście szkoleniami, to proszę pisać do mnie na kontakt @pokochajpieniądze.pl. Dostaję mnóstwo od was wiadomości prywatnych. I również na stronie pokochajpieniądze.pl harmonogram szkoleń, wszystko tam widzicie. Ale podkreślam, że szkolenia, które są szkoleniami płatnymi, są zaawansowane. Więc na początek robimy wyzwanie 90 dni, darmowe nagranie, jest ich 81 godzin praktycznie teraz. Wasza jedyna inwestycja to jest ten notes. I za pomocą tych szkoleń i wyzwania 90 dni będziecie w stanie, jeżeli przyłożycie się, zmanifestować naprawdę, myślę, że duże pieniądze. Jeżeli chcecie wyjść na wyższy już poziom, proszę do mnie pisać, to już będą te inne szkolenia. Także kochani, to będzie praktycznie wszystko. Książka jest już, mamy końcóweczkę, jest dostępna też, ty też możesz być bogaty na pokochajpieniądze.pl i już na sam koniec. Wszystkie już informacje, co tylko mogę powiedzieć, moi drodzy. Aplikacja Pokochaj Pieniądze również jest dostępna w Google Play albo w Apple Store, ok? Tam można sobie ją ściągnąć, są 3 dni za darmo, popatrzycie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jest ona troszeczkę na wzór notesu, ale nie do końca. Cały czas nad nią pracujemy, cały czas jest coraz więcej nowych rzeczy do dodawania. A pytacie mnie często o termosy. Piękne termosy brokatowe, słuchajcie, też często mnie pytacie. Są zamykane tutaj, także można roleczkę wyciągnąć i zamknąć. Dobra, koniec tego wszystkiego, koniec. Wykorzystuję czas, żeby to Wam przekazać, bo dostaję tyle wiadomości zawsze. Jakie wieczko, jaki kolor, jakie co, gdzie kupić, co i jak. Moi drodzy, dobra, to będzie tyle. Jeżeli chodzi o tutaj ten post z drabiną, wystarczy wpisać w lupce drabina i znajdziemy ten post. Słuchajcie, czekamy na ubrania. Na razie nie planuję, słuchajcie, moim zadaniem jest edukować, pomagać Wam zmienić swoje myślenie, zmienić stan umysłu, zmienić Wasze życie. Nie planuję na ten moment żadnych ubrań, słuchajcie, możecie sobie kupić termosy piękne na lato, słuchajcie, kubki cudowne mamy, jak to się nazywa, zakładki, przepiękne kolory do książki. Dobra, moi drodzy, na sam koniec, już na sam koniec, przeczytam Wam fragment z książki. Ty też możesz być bogaty. Oprócz Neville'a uważam, że ta książka jest wisienką na torcie do mojej zmiany. Jestem bogactwem. Dostatek jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Przychodzi do mnie z każdego kierunku. Przyjmuję dziś tę obfitość, hojność i bogactwo. Wiem, że uzewnętrznia się ona w moim życiu i w moich sprawach. Nie przejmuję się wczorajszymi ograniczeniami i lękami. Wiem, że w tej chwili wszystko staje się bogactwem. Pozbywam się wszystkich moich szkodliwych nawyków myślowych, niemądrych działań i skłonności do porażek. Oddzielam moją myśl od wszelkiego przekonania o niedostatku, niezdolności i niemożności. Odrzucam myśl, że jestem spłukany, przygnębiony, biedny, zdruzgotany, pokonany lub uzależniony. Otwierają się przede mną nowe możliwości. Likwiduję wszystkie zobowiązania finansowe, długi i obciążenia. Wszystkie nieszczęśliwe okoliczności, warunki i nieporozumienia zostają zharmonizowane. Uwalniam się od wszelkich napięć. Gdziekolwiek pójdę, spotkam pozytywnych ludzi i sprzyjające warunki. Zawsze, gdy myślę, to robię to z radością, optymizmem, szczęściem i spokojem. Cokolwiek robię, będę to robił z mądrością, autorytetem, mocą i właściwym działaniem. Cała moja świadomość akceptuje te prawdy. Stałem się bogaty. Jestem bogactwem.
Kochani, kto nie ma tej książki, to jest jakieś nieporozumienie. Polecam z całego serca. Ty też możesz być bogaty, tłumaczone przez Filipa, dostępne na pokochajpieniądze.pl. Mamy ostatnie sztuki. Następne wydanie, słuchajcie, będzie dopiero za 2 miesiące praktycznie. 1,5 miesiąca, powiedzmy. Także kto pierwszy, ten lepszy, to jest książka, którą czyta się codziennie. Mam ją przy łóżku, czytam, otwieram, gdzie chcę. Na tym, słuchajcie, co? Otworzyłam książkę na stronie 87. Czy byłeś kiedyś w mennicy i zobaczyłeś, jak łatwo robi się pieniądze? Robi się tak samo łatwo, jak samochody, lodówki, radia, ubrania i odkurzacze. Pieniądze są symbolem zewnętrznym i widzialnym, znakiem wewnętrznej i duchowej substancji. Ach! Coś wspaniałego. Polecam, polecam, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Kochani, to wszystko. Do zobaczenia. Moi drodzy, ten live będzie również na YouTube, także spokojnie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Trzymam za was kciuki. Pa, pa.